Za nim? Oni wracają wszyscy, to chyba tu nie będzie, oczywiście, nie wiem. Wszyscy wracają, stawajmy. Oni skąd idzie pochód wyszedł i chyba to dopiero teraz. A może tu będą te występy, tak, wiecie? Tak, może tu będzie to docelowe to miejsce. To estrada przecież. Tak, o zobaczcie, gdzie będziemy śpiewać, zobaczcie. Tak, tu, ile są trzy mikrofony. Ale tak mało tych siedzeń. Trzy mikrofony. Irena, wyłaź! Chodźcie, idziemy na biegać, ale też idziemy.
pójdziemy. Parchowo? Nie. Żeby jeszcze raz powtórzył, nie, żeby... Irena w autobusie tutaj. Poczekaj. Dziękuję.
Thank you.
pana wójta, panie wójcie, pani przewodnicząca, panie Potęgowie, przekażę symboliczny klucz na 10. jubileuszowy przegląd zespołu gospodyń wiejskich. Zespół regionalny, kaszubski zespół regionalny, Modraki z Parchowa. Jego początek to rok 1985, w którym się odbył pierwszy przegląd i brało w nim udział 8 członków kół gospodyń wiejskich w Parchowie na czele z panią Ludwiką. Doma czekają i tak sobie go dają. Powiedz Marto, co to je, mój chłop serce nie szeje. Dopuckałem pejachą, kotny przepłynął. Nowi motor założę i jedzę na łup. Thank you.
proszę Państwa, Zadryż Rzeczenicy. Zespół został założony z inicjatywy koła gospodyń wiejskich w Rzeczenicy. Kierownikiem jest pani Maria Wyrwicz, znana działaczka kółkowa, a patronuje mu i sponsoruje Urząd Gminy w Rzeczenicy. Dzisiaj występuje ze zespołem również młodzież szkół podstawowych. Zespół istnieje od 1983 roku i brał już udział w naszych przeglądach, za wyjątkiem ostatnich 2 lat. Często występuje na terenie swojej gminy i województwa. Otrzymał nagrodę za nagrania w Polskim Radio Koszalin. Członkinie są bardzo ambitne i rozszerzają swoje możliwości artystyczne. Prosimy Zadry na estradę. Przygotuje się Ruczaj z Kobylnicy. Thank you.
Poniedziałek rano kosił ojciec siano, kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa, kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa. A we wtorek słota sprzedła nam robota, leżał ojciec, leżał ja, leżeliśmy obydwa, leżał ojciec, leżał ja, leżeliśmy obydwa. Się zakupem kesie, cukier ojciec droższy ja, kupowali obydwa, cukier ojciec droższy ja, kupowali obydwa. I w czwartek południe zaczerpak miał cudnie, wąchał ojciec, wąchał ja, wąchaliśmy obydwa, wąchał ojciec, wąchał ja, wąchaliśmy obydwa. Pracowalim, tylko kapsowali, popił ojciec, popił ja, popiliśmy obydwa, popił ojciec, popił ja, popiliśmy obydwa. Sobotę lapstory, zagrały motory, ruszył ojciec, ruszył ja, ruszyliśmy obydwa, ruszył ojciec, ruszył ja, ruszyliśmy obydwa. Sierżanta chyla, spotkał ojciec, spotkał ja, posiedzimy obydwa, spotkał ojciec, spotkał ja, posiedzimy obydwa. Tak i fajne są.
muszę nawieszać ten, bo nie mam tego. Ja wiem, jakie nie widziałam, bo to tak wiesza się, żeby nie pojechał. Ja może do kosza go włożę, nie? Do wręczenia dyplomów, nagród, upominków. W tej chwili proszę na estradę panią, członka prezydium Rady Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Słupsku, prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Cywicach, panią Ewę Czapieską o zabranie głosu. Tak. Szanowni zebrani, koleżanki i koledzy, jesteście my pełni wrażeń po występach zespołu, lecz tak jak wszystko, tak i nasza impreza dobiegła końca. Chciałabym gorąco podziękować zespołom za wrażenie artystyczne, za przeżyte tu wspomnienia połączone często z łezką wokół. Napawa nas optymizm, że mimo trudnych chwil w życiu polskiej wsi nie ginie folklor, tradycja i nadal rozwija się kultura w środowisku wiejskim. Dzieci i młodzież, która u boku starszych dzisiaj występowała, to zalążek naszych działaczy kulturalnych na wsi. Często działaczy naszej organizacji, którzy w przeszłości będą kultywować i pielęgnować to, co zostało im przekazane przez starsze pokolenie. Dziękuję organizatorom i gospodarzom przeglądu, panom przewodniczącemu Rady Gminy i wójtowi gminy Cewice. Dziękuję serdecznie naszej kierowniczce zespołu, pani Marii Sucharskiej, która tak wielki wkład włożyła właśnie w przygotowanie tej imprezy. Dziękujemy pani Apolonii Jelonych z Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek Organizacji Rolniczych, która tą imprezę prowadziła. Jest z nami od 10 lat. Dziękuję panu Ryszardowi Majko, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cywicach, za przychylne. Za przychylne ustosunkowanie się do naszej imprezy, udostępnienie obiektu, boiska, które dzięki pomocy finansowej z Urzędu Gminy zostało odnowione, ogrodzone i dzisiaj nas gościnnie przyjmuje. Oddzielnie gorące podziękowania składam również pod adresem pana Bazylego Wolani, dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Za ufundowanie dla wszystkich zespołów przepięknych upominków i pucharów upamiętniających nasz 10. jubileuszowy festyn zespołów artystycznych Kółek Rolniczych i KGW w Cewicach. A w szczególności za to, że
Impreza ta została umieszczona w kalendarzu imprez wojewódzkich i udzielenie nam pomocy merytorycznej i poparcia. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj pracowali w ciągu całego dnia, aby nasza impreza przebiegła w miłej atmosferze, oraz wszystkim tym, którzy wytrwali z nami do końca. Wiejskich i kółek rolniczych uważam za zamknięty. Szanowni Państwo, a teraz proszę zespoły o podejście. Przystępujemy do wręczenia nagród, upominków, dyplomów. Jako pierwszy proszę na estradę zespół Modraki z Parchowa. Przepraszam Państwo, w tej chwili otrzymaliśmy komunikat. Czarna Dąbrówka zgłasza swój 11 przegląd zespołów artystycznych KR i KGW w Czarnej Dąbrówce. Niech żyje Czarna Dąbrówka! Zespół otrzymuje, o ludzie, 3 nagrody. Każdy zespół w naszym przeglądzie, szanowni Państwo, nie ma pierwszego, ostatniego, nie ma średniego miejsca. Wszystkie zespoły są serdecznie witane i wszystkie jednakowo są przez nas przyjmowane. Brawo jeszcze raz dla wszystkich zespołów! Jako drugi proszę Debrzno, Słowinki z Debrzna. Dziewczyny, zespoły, proszę bliżej, na estradę, gdzie jest miejsce, Czarne, Debrzno, proszę Was. Wszyscy mają trzy nagrody. Następny zespół z Czarnego, proszę Was. Wszystkie zespoły otrzymują 3 nagrody. Tu jest Czarne. Zespoły, kierowników zespołu. Wszystkie zespoły, bardzo proszę. Jest nas jednak bardzo dużo. Dziecięcy zespół. Taneczny, wspaniały zespół. Widzieliśmy przyszłość, ja wiem, te pupcie takie tańczące. Prosimy bardzo pana dyrektora szkoły Cewice. Panie dyrektorze, prosimy na estradę. Przeklewo. Proszę Przeklewo. Ja muszę pilnować, bo oni dostaną 6 nagród. Tutaj dajcie nagrody. Proszę dzieciaki, zespół pieśni i tańca Kaszuby z Roki. Wszyscy, na pewno. Mam złapał.
teraz dopiero zespół dziecięcy pieśni i tańca Rokity. Pan Jan Mizgier. Zespół Świtezianki z Głobina. Bardzo proszę na estradę. Zespół KGW Wrześcianki z Wrześcia. Zespół KGW Kramarzyny. Miłe panie, bardzo proszę. Wspaniały zespół kaszubski. Gochy z Lipnicy. Gorąco, gorąco was proszę. Zespół KGW Zadry z Rzeczenicy. Tu Rzeczenicy. Ach, mój kochany zespół Ruczaj z Kobylnicy. Prawie że moje rówieśnicy, wapniaki z Czarnej Dąbrówki. Obiecałem, że to jest.
proszę Państwa, najbardziej gorące brawa dla zespołu Maleści z Cewic. I jeszcze raz. Zielony gaju.
To ona? No ona. Bo zawierni są, a jak przyjdzie...